Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii NBA 2K23 My Career. Dzisiaj zaczynamy drugi sezon, zaczynamy też pierwszy odcinek drugiego sezonu, więc zaczynamy wszystko tutaj na nowo. W poprzednim odcinku niestety przegraliśmy z Miami Heat i ostatecznie przegraliśmy w tej serii 4-1 chyba z Miami Heat w finałach. Miami Heat wygrało mistrzostwo NBA, oni byli znacznie od nas lepsi i zasłużyli sobie na to, więc oni wygrali. W tym roku oczywiście mamy, można powiedzieć, sezon pod tytułem rewanż, pod tytułem zemsta, bo to chcemy zrobić. Nie konkretnie może na Miami Heat, bo szansa na to, że potencjalnie byśmy się spotkali z finałami NBA i z nimi pewnie nie jest taka duża, ale po prostu ktokolwiek będzie na naszej drodze, będziemy chcieli z nimi wygrać i w końcu wygrać to mistrzostwo NBA w drugim sezonie. Jak widać, może nie widać, nasz gracz troszeczkę się zmienił i ma troszeczkę większą brodę, też tutaj ma takie małe wąsy, ma też troszeczkę inne dready. Postanowiłem, że zrobię takie malutkie zmiany, nie jakieś takie potężne, bo jednak ogólnie w miarę mi się ten wygląd, jaki jest naszego gracza, podoba. Wszystko tutaj dobrze wygląda. W następnym też odcinku, w drugim odcinku, bo mamy tutaj, ile tam VCs obecnie? Mamy tutaj 3300, 3400, po tym meczu pewnie będzie mieli ponad 4000 i zrobimy sobie pewnie w następnym odcinku tatuaż jakiś. Myślałem na początku taki rękaw na jedną rękę, taki w miarę zrobimy tatuaż, tylko że właśnie problem jest taki, że pewnie będę musiał to zrobić na... Będę musiał to pewnie zrobić na lewą rękę, bo na prawej będę miał shooting sleeve, więc nie ma sensu robić tatuażu, jakbym miał cały czas shooting sleeve'a na tej ręce, więc pewnie zrobimy sobie na lewej ręce, a na prawej będziemy mieli shooting sleeve'a, więc też undershirt nie będziemy zbytnio nosili, bo wtedy byśmy nie widzieli tego tatuażu, no a w sumie po to, jak zrobimy ten tatuaż, no to będziemy tego mieli, żeby był widziany tam naprawdę, więc to są takie pierwsze rzeczy. Jakie tutaj mam w ogóle... I patrzyłem na potencjalne questy tutaj. Nic się tutaj chyba nie zmieniło, nic się tutaj zbytnio nie zmieniło, więc tutaj nie ma tam naprawdę nic takiego ważnego. Więc tak, pogadajmy na początek z naszym trenerem. MP, chat with you for a minute. What's up, coach? Przesymulujmy i zobaczmy, co tutaj powiedział nam. Teraz mamy w końcu, mamy sezon, więc mamy dużo nowych rzeczy. Mamy 5 razy well defended shots, 5 fast breaks well defended, 5 well defended plays, 2 razy chase down blocks, to na pewno zrobimy. I 5 quick reactions. Te 4 rzeczy można zrobić. Chase down blocks nie zrobimy. Nie ma szans, żebym żył 2 bloki w meczu, więc no fajnie by było, ale pewnie tego nie zrobimy tak naprawdę. Też na pewno trzeba powiedzieć o tym, jak wygląda nasz teraz zespół, bo teraz troszeczkę się pozmieniało. Mamy dalej siebie na point guardzie, mamy Skylara Maysa, który prawdopodobnie pójdzie na wymianę. Mamy LeBrona w small forwardzie, mamy Draymonda Greena na power forwardzie, Anthony Davis wraca jako nasz center. I ja się tak zastanawiałem i chyba to zrobię, tym bardziej to pasuje. LeBron pójdzie na power forwarda, a Draymond Green na small forwarda, głównie dlatego, że nawet wzrostowo to ma sens. Wiadomo, że LeBron bardziej gra jako small forward, a Draymond jako power forward, ale też mam LeBrona i Davisa jako dwie moje takie opcje ofensywne do robienia screenów, czy też do alley-oopów, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Mamy Derricka Rose'a jako naszego sixmana, on też będzie naszym tutaj rezerwowym. Niestety jest 6'2", ja też jestem 6'2", więc troszeczkę byłby to mały backcourt, dlatego już niech ten Skylar Mays na razie tutaj jest. Więc tak to będzie wyglądało. Jest tutaj Kelly Olynyk jako rezerwowy center tutaj, Kenrich Williams jako rezerwowy small forward, Ralph Samuels, nasz tutaj pewnie rookie, on jest rezerwowym point guardem, Ben McLemore też, Young też, który był w hit, to też na pewno ciekawe. Mamy tutaj Facundo Campazzo, między innymi nie ma niestety Russella Westbrooka między innymi. Będziemy na pewno robili nie request trade, bo ja nie będę nigdzie się ruszał, na razie na pewno mistrzostwo to musimy wygrać. Będziemy musieli też pod koniec może tego meczu, pod koniec znaczy tego odcinka poszukamy sobie opcji jakiejś ciekawej na shooting guarda, więc to pewnie sobie zrobimy pod koniec tego odcinka. No na razie właśnie taki będziemy mieli zespół, tak to wygląda w tej rotacji. I teraz możemy zmienić oczywiście strój, być gotowym już na ten mecz. I też właśnie zauważyłem to poza odcinkiem, zmienili mi numer na 14, bo Draymond Green przyszedł, ale to zespół jest, w którym ja byłem pierwszy i to jest zespół, w którym myślę, że to ja jestem ważniejszą osobą, więc ja wolę sobie ten numer zostawić, dlatego przechodzimy znowu do 20. Nie możemy, naprawdę nie możemy, Draymond Green jest ważniejszy ode mnie, naprawdę, Draymond ma 23, ja nie mogę mieć, no to teraz mam problem. Bo nie mam pojęcia, prawda, jaki numer wziąć. 0 nie byłoby najgorsze. Nie wiem szczerze. Kiedyś na przykład Michael Jordan grał z 45, mógłbym w tym zagrać. Ale ja myślę, że wybiorę numer na dzisiaj 99. Dlaczego? Bo jest to akurat mój ulubiony numer, dlatego postanowiłem, że weźmiemy, jak nie mamy numeru naszego, to wezmę swój tak realnie ulubiony numer, czyli 99, dlatego z tym numerem sobie tutaj zagramy. dużo graczy nie gra w NBA z takim numerem, więc tym bardziej lepiej. Dobra, jeszcze załóżmy sobie headbanda może też przy okazji na początek, czemu nie? Jesteśmy gotowi, wszystko jest gotowe, jesteśmy gotowi, żeby zaczynać ten sezon. Zaczynamy od meczu ze Spurs, gramy też u siebie i możemy już przechodzić do areny. I jesteśmy już tutaj gotowi, naprawdę nie mogę się czekać. Widzę, że mamy trochę buty inne. Czyżby właśnie nasze buty też były po prostu do danych strojów, inne kolory miały? Tak to wygląda troszeczkę. Jestem ciekawy naprawdę, jak ten sezon będzie się zaczynał. Pięknie będzie mieć znowu Davisa w zespole, to naprawdę jest bardzo fajna rzecz. Też mam w sumie 3 z rzędu odcinki nagrywam na 3 różnych monitorach, też jest tak małą ciekawostką tutaj, bo nagrywałem na jednym takim, taki telewizor w sumie, bo właśnie ja zawsze do konsoli bardziej wolałem na telewizorze, a jakbym coś nagrał, choć ostatnio nic nie nagram praktycznie na komputerze, ale jak nagrywam na konsoli, to wolę do telewizora i wtedy właśnie nagrywam. I ten telewizor niestety, ten ekran, nie ekran w sumie, a ogólnie ten telewizor, który już miał swoje lata, on się niestety zniszczył. Wtedy musiałem na takim innym telewizorze właśnie zagrać ten ostatni odcinek, ten mecz finałowy. I teraz w końcu jest, mam tutaj nowy już monitor z powrotem, więc to jest 3. monitor, no ale na tym monitorze już będę teraz na cały na pewno sezon i na następne lata nagrywał, więc będzie na pewno tylko następny raz właśnie teraz muszę się znowu przyzwyczaić, możliwe, że do znowu rzutu, bo tam był taki jakby, na takim większym ekranie był opóźniony bardziej te rzuty tam, prawda, teraz będzie, mam nadzieję, że dobrze. Patrząc na Spurs, mam tutaj chyba z 3 graczy stworzonych, pewnie z draft klasu, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zaczynamy sezon 2023-2024, Draymond Green. Przechodzi mi tutaj od razu, wejście pod kosz, wejście i mamy faul na sam początek. Tu oczywiście Rodgers nas fauluje. Jak mamy nowy sezon, to nie jest ważny mecz aż tak jak na przykład finały czy playoffs, więc tutaj na pewno dużo będziemy prowadzić z dystansu. Bo to jest też rzecz, która widziałem, że powtarzałem się w komentarzach, że mało rzucam z tych rzutów z dystansu. Tylko że właśnie już powtarzałem wiele razy, że niestety w tej grze ja mam taki problem, widziałem też dużo osób ogólnie, że ma podobny problem, że w tej grze rzucanie po prostu jest, no znacznie gorsze, jeśli chodzi o poprzednią grę. Nie wiem o co chodzi, a po prostu znacznie gorzej się rzuca te rzuty z dystansu. Teraz właśnie na przykład dajmy od Draymonda tutaj screena, choć nie mamy zbytnio, oddam do LeBrona. I właśnie Draymond Green, nie podoba mi się, to mi robi dużo tych screenów. On mi głównie te screeny robi. AD i mamy punkty pierwsze, punkty Davisa od kilku miesięcy. Oczywiście przez długi czas był kontuzjowany, nie było go na playoffs, może jego akurat brakło do tego mistrzostwa, kto wie. Wejście pod kosz, dobra w miarę obrona tutaj i out of bounds, nasza piłka. No Spurs to jest zespół, który musimy bez problemu pokonać, bo jednak Spurs tu dalej nie będzie w tym roku drużyna, która może nawet walczyć o playoffs, myślę. Teraz właśnie musimy dostać podanie, teraz mamy, nie mamy alejupa, tylko właśnie rzut z dystansu. I mamy trójkę. Pierwsza próba w tym sezonie i pierwsza trójka. Pięknie. W finała właśnie nie próbowałem, bo jednak były wszystkie mecze z Heat były zacięte i takie próbowanie tych trójek to po prostu niestety jest bardzo duża szansa, że nie trafię i wtedy by Heat nam tylko uciekali i to po prostu nie opłacało się zbytnio tak robić, dlatego wolałem się od tego odsuwać tak naprawdę. Jakbym był pewny siebie, to bym rzucał, a nie byłem pewny tego, żeby rzucać, dlatego też tych screenów nie mieliśmy za dobrych. Mamy zbiórkę pięknie. 7-0 jak na razie start i biegniemy naprzód. Aż ta niestety strata, chciałem biec i w końcu rzucić alejupa, ale niestety nie zrobiłem tego. Demi Vassell, jestem naprawdę ciekawy tutaj też jak ten zespół wygląda, bo tutaj nie ma właśnie Keldona Johnsona, nie ma Jeremiego Sochana w podstawowej piątce, co jest dziwne. Troszeczkę tutaj pozmieniało, nie ukrywam. Troszeczkę tutaj pozmieniało. Fajnie też właśnie, że Derrick Rose jest, bo my akurat dawaliśmy go w tym Suggest Free Agents, to było fajne, że nasz zespół posłuchał tak naprawdę. Ale do Antonego Davisa i to jest to, czego nam brakowało w finałach i to, czego mi brakowało przez wiele lat, czyli alejupy, może nie przez wiele lat, tylko przez ten sezon, czyli alejupy właśnie do Davisa, bo z LeBronem dużo robiliśmy tych alejupów, ale z Davisem nie robiłem. Jestem naprawdę mega podekscytowany, że wracam tutaj od nowa, że wszystko się jakby zaczyna, bo też właśnie zaczynam po prostu od nowa wszystko, na nowo jest wszystko tutaj zaczynane. Początek sezonu to zawsze taki ekscytujący czas i tak tutaj też jest oczywiście. Draymond Green właśnie nam za dużo robi tych, ale nie wiem, czy właśnie chcę mówić alejupy. Kolejna trójka i trafiamy. Czy w końcu, czy w sezonie zasadniczym po prostu będzie 2 razy łatwiej rzucać, nie mam pojęcia, prawda, ale mamy 12-0 start, ale to dobrze, bo Lakers w tym roku to Lakers, którzy idą po mistrzostwo i ja mówiłem o tym na koniec poprzedniego odcinka, w tym roku wygrywamy to mistrzostwo, nie obchodzi mnie co się wydarzy, wygrywamy w tym roku to mistrzostwo, musimy to zrobić. Jeśli będzie Davis i LeBron bez kontuzji, w finałach, czy ogólnie w playoffs, no to my to robimy. Po prostu my to robimy. To jest za dobry zespół, żeby nie wygrał. Też się zastanawiam nad tym, ile meczów grać, bo nie będę chyba grał wszystkich meczów w tym sezonie, bo to by za długo zajęło. Więc myślę, że właśnie możliwe, że takie mecze ze słabymi drużynami nie będę grał, tylko z dobrymi będę grał. Oni nie trafiają, LeBron przy piłce. Właśnie za mało znaczy mam screenów od LeBrona i ogólnie akcji z LeBronem. LeBron James, LeBron wchodzi, post-up wchodzi, trójka. Oczywiście, że trójka. Mamy trzecią trójkę. Takiego Kobiego Jordana z dystansu chcę widzieć. 15-0 rekord. Co za wystrzałowy początek tego sezonu. Wiedziałem, że Spurs sobie poradzimy łatwo, ale nie spodziewałem się, że ich będziemy dosłownie niszczyli tak od samego startu. Devin Vassell naprzeciwko naszego najsłabszego punktu, czyli Skylara Maysa. I nie trafiają. Davis ze zbiórką. Piłka do nas. Podanie do LeBrona. Może teraz LeBron. Post-up wchodzi. Fade away. Niestety nie trafia. My próbujemy tutaj jakkolwiek zebrać, a nie udało nam się. Czy to jest Dennis Smith Jr.? Ten gracz właśnie, który już miał przed chwilą piłkę. Ja nie mogę kryć tego Pereza właśnie, bo to się skończy łatwymi punktami. Dobra, to teraz Davis właśnie zaczął jego kryć, to bardzo ładnie. Hayward, Devin Vassell, Rogers, Hayward. Offensive 3 second violation Perez. I mamy piłkę. 15-0 start i my mamy piłkę, mamy szansę podwyższyć jeszcze bardziej to prowadzenie. To jest też sezon, w którym nie ukrywam, że pomimo, że mamy Davisa i LeBrona, ale i tak celuję w nagrodę MVP. W tamtym roku wygraliśmy Rookie of the Year, więc teraz celuję w nagrodę MVP tak naprawdę. Ale do LeBrona, nie LeBrona, tylko Davisa. Teraz powinienem rzucać z dystansu, to jest mój błąd, ale nie ukrywam, że jestem po prostu mega podekscytowany z tym sezonem i po prostu chcę jak najwięcej takich ciekawych akcji, można tak powiedzieć, że robić. Vassell jest sfaulowany przez kogo? Przez Davisa, więc pierwsze punkty będą teraz dla Spurs. W końcu pierwsze punkty dla San Antonio Spurs. Devin Vassell trafia. Drugi rzut wolny też celny, więc pierwsze dwa punkty dla Spurs. Draymond Green podaje do nas. Właśnie muszę, jednak może zmienić. Teraz jednak właśnie, no nie wiem, bo LeBron za mało jest właśnie, Draymond Green jest za dużo tutaj. Tym razem nie trafimy, chyba właśnie. Draymond Green za wiele razy jest tam u nas przy screenach, dlatego jednak, no dziwne, bo w poprzednim sezonie cały czas ten power forward, to był na power forwardzie, to cały czas mi praktycznie podchodził. Więc może pomimo, że ja dałem, no nie, może pomimo, że ja dałem na pozycję właśnie tam, bo zmieniłem im pozycję, to może jednak oni grają i tak na tych swoich pozycjach są, no nie mam pojęcia, prawda. Hayward z punktami. Podanie do LeBrona, nie, to miało być do LeBrona. LeBron, teraz przy piłce. Draymond Green znowu mi robi tutaj screena. Draymond Green niech odda. Anthony Davis, niech właśnie, może wchodzi pod kosz tutaj. Oddanie jednak do nas. I to jest kolejna trójka. Mamy trójkę wykonania Kobiego Jordana. Kobe Jordan odpala od samego początku tego sezonu. Nie wiem, która to już jest nasza trójka. To jest trzecia, czwarta trójka już nasza w tym meczu. Odpalamy od samego początku, jak widać. Bo to jest właśnie mecz taki najfajniejszy, czyli najmniej stresujący. Bo to jest taki jeden z 82 meczy w sezonie zasadniczym, więc on nie jest naprawdę aż tak bardzo ważny. Mamy tutaj rezerwowych, więc pierwsze minuty będziemy mieli z Kellym Olynykiem, z Kenrichem Williamsem, z Tadeusem Youngiem i z graczem, z którego no jestem mega szczęśliwy, że mogę razem z nim grać, czyli D-Rose, Derrick Rose, jeden z moich ulubionych graczy, więc naprawdę to będzie piękne, że będziemy mogli razem z nim tutaj zagrać i będziemy razem tworzyli backcourt w tym momencie. Choć teraz też wydaje mi się, że jest moment, w którym to Kobe Jordan tym bardziej musi rzucać, bo zdecydowanie jesteśmy pierwszą opcją ofensywną. Aj, za wcześnie, znacznie. Mogę używać już tej takeovera, ale postanowiłem, że jednak nie. Malik Beasley, jak widać, tutaj jest w Spurs. Jest Joshua Primo. Jest też Sochan, który zmienił numer, bo ma 7. Joshua Primo, w sumie nie wiem, czy... Nie, Sochan ma 10, tak? Chyba 10 ma. Już nie wiem czemu. Właśnie numery z graczami jakoś nie wiem. I w piłce nożnej, i w koszykówce jakoś nie pamiętam. Nie mam pamięci takiej do numerów. Nie wiem czemu, jakoś nie wiem czemu właśnie. Nie mam takiej tutaj... Właśnie pamięci, można tak powiedzieć. Derrick Rose przy piłce. Co wykombinuje D-Rose? Oddaje nam piłkę. Young niestety. Sochan. Szkoda, bo też przez ten takeover tutaj właśnie spada. Ja tutaj się zapatrzyłem i Keldon Johnson gra, tylko że jest na rezerwach, więc dziwne naprawdę. Jest troszeczkę dziwne. Weź się pod kosz, Sohan nas nie zatrzymuje. Trafiamy, 20-10, 10 punktów przewagi. Już mamy 16 punktów, mamy więcej punktów oczywiście niż Spurs w tej pierwszej kwarcie, więc to jest po prostu no, piękny start. My też od początku, Kobe Jordan od początku też pokazuje, że to jest sezon nasz. To jest sezon Lakers, w którym my wygramy, w którym my też zrobimy wszystko, żeby grać jak najlepiej dla naszego zespołu. Myślę, że to jest moment dobry na to, żeby włączyć też takeovera tutaj pod koniec tej pierwszej kwarty. I mamy trójka na takeoverze. 23, 13, 19 punktów mamy w pierwszej kwarcie. To nie po pierwszej połowie, a w pierwszej kwarcie. Taki wynik byłby właśnie po pierwszej połowie. Dobra, to jest pierwsza cały czas kwarta. Perez trafia. No, wydaje się naprawdę sporym zawodnikiem ten Perez. To trzeba przyznać. Wydaje się właśnie dość sporym graczem. Myślę, że trzeba to wytimingować dobrze. Żebyśmy właśnie my mieli ostatnie posiadanie. Dlatego tak jak się, nie wiem, 35 sekund, po 35 może zawołamy właśnie po screena. Tak, teraz zawołamy sobie screena. I to jest trójka. No i to jest takie piękne, że czasami się zdarzają te mecze, w których nasz gracz tak super rzuca. Ale właśnie problem był taki, że my z Miami Heat nie mieliśmy takich miejsc, nie mieliśmy takich pozycji na takie dobre rzuty po tych screenach. Joshua Primo, dużo miejsca na rzut z dystansu i trafia. 16 sekund do końca. My mamy piłkę. Podwojenie tutaj, nie dziwię się, że jest to podwojenie. Sohan, foul, teraz reaching foul. Dalej mamy piłkę. Malaki Branham też się tutaj między innymi widzę, że pojawił. Czy będzie tutaj też podwojenie? Nie będzie, ale na pewno oddajmy tutaj. Kenrich, aj, poprosiłem znowu o piłkę, ale niestety już nie podał. Koniec pierwszej kwarty, 26-18, z czego my mamy ile punktów? 22 punkty i 6 celnych trójek po pierwszej kwarcie. No to jest po prostu wymarzony start. Trochę musieliśmy się nacierpieć tutaj w finałach. Nie były to łatwe mecze, ale za to teraz mamy naprawdę super przyjemny mecz. Mamy z powrotem i to jest super teraz line-up. Mamy... Nie chcę jednak właśnie, żeby to był nasz podstawowy line-up przez wzrost naszego backcourtu. Na przykład na takie ważne mecze już z ciężkimi rywalami to mógłby być duży problem, gdybyśmy razem z D-Rose'em grali w backcourcie, bo no jest to undersized troszkę backcourt. Rodgers. Malaki Branham musi już rzucać. Nie trafia, zbiórka druga dla Kobiego. Pięknie, LeBron naprzód pod kosz, LeBron i mamy asystę do LeBrona. Chcę troszeczkę tutaj właśnie rozdawać bardziej piłki do i LeBrona i Davisa, bo my mamy dużo punktów, ale LeBron i Davis też muszą atakować, też muszą więcej zdobywać tych punktów. Wydaje mi się, że właśnie pierwsze kilka meczów rozegram, nie wiem, pierwsze 5-10 meczów ja będę grał, a potem będę grał tylko z tymi zespołami trudnymi. Coś takiego właśnie będę robił, myślę. I też właśnie bardziej bym chciał grać na wyjazdach, bo u siebie gramy wiele razy, więc u siebie grać to już wiem, jak to można powiedzieć, że jest, a na tych wyjazdach fajnie byłoby grać. LeBron, piękne podanie, Draymond Green, foul i trafia. Draymond, szansa na end one. Rodgers z foulem. My sobie siadamy w końcu, odpoczywamy tutaj, wrócimy. Pod koniec drugiej kwarty mamy duże prowadzenie, 43-28, wracamy do gry. Kelly Olynyk, rzuty wolne. I my znowu będziemy pierwszą opcją ofensywną, bo nie ma tutaj ani LeBrona, ani Davisa, więc ja sobie będę rzucał tutaj dość sporo, nie ukrywam. Bo tak właśnie jak jest ten line-up, zwłaszcza jeszcze nie ma Derricka Rose'a, to wydaje mi się, że ja właśnie powinienem tak większość znacznie tych rzutów oddawać tutaj, bo sobie najbardziej ufam. Świetna defensywa i Young zbiera piłkę. Trójka, Jeremy Sohan zrobił błąd, że dał mi tyle miejsca. Kolejna trójka, jakby te rzuty z dystansu były takie łatwe w każdym meczu. Po prostu przyjdzie taki mecz, w którym naprawdę się to bardzo super rzuca. Właśnie może też przez to, że nie ma tej presji. Nie czuję takiej presji, że muszę to trafić, bo może być źle. Tutaj wiem, że nie trafię, to dobra. I tak mamy dużą przewagę, więc za to tym bardziej jest luźno i jest łatwo. Malik Beasley. Myślałem, że Young do niego przyjdzie, a ja właśnie chciałem kryć bardziej Jeremiego tutaj. 25 punktów i dalej mamy szansę na więcej. To jest po prostu, jesteśmy jak z automatu, jeśli chodzi o te rzuty. Piękne to jest, naprawdę to jest piękne. 7 celnych trójek, wszystkie nasze tutaj jak na razie. Nie wiem jaki jest nasz własny rekord rzutów z dystansu w jednym meczu. Jestem ciekawy, jaki mamy właśnie rekord osobisty. 80% to jest też najlepsze, że mamy naprawdę świetną skuteczność tych rzutów z dystansu. Musimy uważać na potencjalną zbiórkę. Nie będzie trzeba shot clock violation, bo nawet nie trafia tutaj w obręcz. I za niedługo może jeszcze będziemy mieli jeszcze jeden takeover zaraz przed końcem tej kwarty. Te trójki wchodzą, więc czemu by nie próbować dalej? Teraz właśnie mamy już nie takiego najlepszego screena, więc nie będę tych rzutów wymuszał. To jest rzut niewymuszony i to jest rzut trafiony. To jest niesamowite, po prostu to jest przepiękne to, co się tutaj dzieje, naprawdę, to jest niesamowite. To i tak naprawdę czerpię radość z tej gry, po prostu, że to jest coś, co mi brakowało w finałach, czyli czerpię radość z gry. I to wielko, naprawdę. Pięknie mi się gra, to jest super mi się gra. Minuta do końca. Takeover sobie użyjemy, myślę, że sobie użyjemy przy tej akcji ofensywnej. Czemu nie? Poprosimy po minucie gdzieś teraz tak screena właśnie poprośmy może. Takeover. Tym razem... Aj, nie trafiamy. Jak właśnie nie mamy tych animacji, tych takich powtórek, to właśnie prawdopodobnie nie trafiamy. Tym razem właśnie nie trafiliśmy. Jak nie będziemy oczywiście trafiać każdej trójki, niestety. Niestety właśnie nie będziemy trafiać każdej trójki, łatwe punkty. I teraz tak, przydałoby się w miarę szybko zdobyć teraz następne punkty. Więc przydałoby się właśnie szybko, tutaj piłka. Ktoś po screena właśnie, Kelly Olynyk może to być. Rzut nie najlepiej wypuszczony, ale chciałem właśnie wyrzucić, bo chcę mieć ostatnie posiadanie. Zawsze lubię mieć, zawsze każdy woli mieć ostatnie posiadanie gry tak naprawdę. Troszeczkę nam tutaj średnie spadły, ale i tak nie jest źle. Primo, Joshua Primo, za wcześny wyskok, ale teraz też i nie trafia. I zbieramy piłkę, Kelly Olynyk do nas podaje, 10 sekund do końca, rzucimy sobie tutaj jeden ostateczny rzut na takeoverze jeszcze. Nie, lepiej wypuszczałem, niestety nie miałem właśnie takiego perfekcyjnego screenu, ale w takim momencie już musiałem rzucać. 9 celnych trójek po pierwszej połowie. Rekord Klaya Thompsona jest zagrożony. Rekord Klaya Thompsona jest zagrożony. Tak grając, no to trzeba to powiedzieć, że taka jest prawda. Nie mówię, że pokonamy ten, że pobijemy ten rekord, bo to nigdy nie może być pewnym, ale 9 po pierwszej połowie, no to mamy trajektorię, żeby trafić 18 tych trójek. Wiadomo, że pewnie to się nie wydarzy, ale te 14 trójek trafić byłoby pięknie, naprawdę byłoby pięknie. Powtórka oczywiście naszych tutaj rzutów, większość naszych rzutów. Wszystko prawie to trójki, bo prawie wszystkie punkty zdobyliśmy trójkami. No jak na razie jest pięknie. Tutaj injury report, naprawdę na przykład Tyrese Halliburton doznał kontuzji Achillesa i wypada na prawie cały sezon w pierwszym meczu. Nie chce mi się wierzyć, że te wszystkie kontuzje się wydarzyły w pierwszym tygodniu tak naprawdę. Bo tutaj też jak widać, ktoś też, nie widziałem dokładnie kto, ale z Raptors ktoś do 2 miesięcy mógł wypaść, to jest... To nie jest naprawdę normalne, że aż tyle kontuzji na w pierwszym tygodniu. Oby oczywiście kontuzje nasz zespół omijały jak najdalej. Zwłaszcza zważywszy po tym, co się wydarzyło z Davisem. I będziemy zaczynać drugą połowę. No, grałem naprawdę mi się dawno. Nie pamiętam jaki był ostatni mecz, który mi się aż tak przyjemnie grał, że właśnie aż po prostu no nie mogę się czekać, zaczynać tutaj drugą połowę i próbować dalej szukać kolejnych punktów. Już mam 31 punktów zdobytych, więc już teraz to jest bardzo dobry wynik tak naprawdę. Choć teraz jak jest LeBron i Davis, no to troszeczkę będę szukał tych podań, bo chciałem ponabijać asysty i chciałem też podawać do naszych tutaj najlepszych zespołowych partnerów oczywiście. Ale Jub do Davisa, Davis złapał piłkę, dobra, nie będzie asysty, ale zdobył punkty. Myślałem, że jednak to się uda, ten alley-oop z daleka. To było troszeczkę ryzykowne, ale spróbowałem. Najważniejsze tutaj Davis trafił, jak na razie 100% skuteczność rzutów z gry, 3 na 3. Smith faulowany przez Draymonda. Drugi faul Draymonda, naprawdę fajny mam zespół, Draymond też bardzo dobry defensywny gracz, bardzo dobrze mieć takiego gracza, on też potrafi nawet mieć takie mecze, że potrafi double-double, nie double-double, a triple-double nawet zrobić tak naprawdę. To jest naprawdę solidny gracz, to jest bardzo solidny gracz, którego dobrze mieć, naprawdę dobrze mieć takiego gracza. Ale do AD i mamy punkty, mamy asystę też naszą, mamy punkty Davisa. Pięknie, no właśnie myślę, że też będę musiał zmienić jednak pozycję LeBrona nie Davisem, a z Draymondem, bo wygląda na to, że jednak niby to Draymond właśnie mi bardziej, dużo bardziej chodzi mi pod screeny niż LeBron. Dennis Smith Jr. Draymond przy piłce, my jesteśmy tutaj na wrażeniu, jeśli chce podać, ale Draymond niestety nie trafił, szkoda. Ale miał pewność siebie tutaj w tym na pewno. Próbował zrobić punkty, niestety mu się tym razem jednak nie udało. Devin Vassell. Smith Jr. Aż teraz dobry zrobił naprawdę jednym ruchem. Nas to niestety zgubił. No coś, co się niestety tak prędko nie zmieni, to to, że no nie jesteśmy defensorem, który jest niesamowity jakiś naprawdę. To jest coś, co się ciężko będzie, żeby się zmieniło. Draymond Green. Weźcie pod kosz. LeBron. Może teraz właśnie LeBron wejść. Nie musimy mieć asysty, tylko chciałem, żeby LeBron zdobył punkty. Wątpię, żeby było podwojone krycie na Draymondzie właśnie. Dlatego tutaj widziałem, że niby mi pokazywało to kółko, gdzie stać, jakby było podwojone krycie, ale no Draymond nie jest aż taką, można powiedzieć, taką groźną opcją ofensywną, żeby robić podwojone krycie na nim. Hayward, Gordon Hayward, przybił sam przeciwko niego jest LeBron. LeBron go kryje, LeBron z blokiem. Piłka dla Spurs, 5 sekund do końca na rozegranie tej akcji. Musimy uważać, bo Dennis Smith Jr. to może być gracz, do którego będą podawać. Rzuca Hayward, nie trafia Hayward. Zbieramy, tutaj LeBron zmiera piłkę. Podanie do nas. Aż teraz to zrobił świetnie. Niestety mi zabrał piłkę ten Dennis Smith Jr. Nie spodziewałem się, że mi tutaj właśnie wystawi się po rękę, po piłkę znaczy. On trafia. Czy to jest na pewno Dennis Smith Jr.? To nie jest Dennis Smith Jr., tak. To jest Dennis Smith Jr. Mogłem podać, ale jupa. Do Davisa tam był dobry moment, ale jednak się powstrzymałem. LeBron. Skylara Maysa wchodzi pod kosz. Skylara Maysa rzuca, zablokowanie niestety. To jednak akurat nie ukryłam, że Skylara Maysa nie chce zbytnio widzieć, żeby rzucał za dużo punktów. Dennis Smith oddaje do Rogersa. Rogers, Keldon Johnson. Keldon Johnson oddaje do Rogersa. Rogers, Dennis Smith będzie już musiał za niedługo rzucać. My dobrze go tutaj bronimy. Foul na Davisie. Tak, to jest personal foul tam pierwszy Keldona Johnsona. My siadamy sobie tutaj na ławce. Prawdopodobnie nasz ostatni odpoczynek. Wracamy dosłownie na końcówkę trzeciej kwarty i pewnie potem jeszcze wrócimy w czwartej kwarcie. Nie wrócimy, znaczy, a będziemy grać pewnie całą czwartą kwartę. Nie wiadomo, czy my będziemy mieli ostatnie posiadanie. Mogą w miarę szybko zdobyć punkty i nie będziemy mieli ostatniego posiadania. Malik Beasley wycofuje się tutaj troszeczkę, wchodzi pod kosz. I foul Kenricha Williamsa. Będzie niestety ostatnie posiadanie tutaj, jeśli chodzi o Spurs. Szkoda troszeczkę, bo wiadomo, że to nie jest nic ważnego, ale jednak lubię mieć zawsze to ostatnie posiadanie. Malik Beasley, drugi rzut wolny. On jest też celny. Kelly Olynyk teraz screenem tutaj. Za wcześnie, tak troszeczkę za wcześnie. Troszeczkę za wcześnie właśnie wypuściłem ten rzut, więc nie ma 10 trójki dla nas. Joshua Primo. Co będzie kombinował Primo? Z dystansu postanowił, nie trafił. Szkoda, Draymond nie podał, bo klikałem tutaj, Draymond rzuca, nie trafia. 75-53. Koniec trzeciej kwarty. Tutaj akurat troszeczkę postanowiliśmy, że się uspokoimy, bo jednak graliśmy dużo tutaj z LeBronem i Davisem, dlatego chciałem im troszkę popodawać tutaj piłki ewentualnie. Teraz zaczynamy czwartą kwartę i możemy zacząć od potencjalnej trójki. No to jest mecz, w którym naprawdę będę dużo do tych spamował trójek, bo widzę, że jest potencjał na ten rekord. Z pół dystansu po pierwsze, a po drugie za krótko. Za słabo znaczy oczywiście rzucone. Devin Vassell oddaje, Joshua Primo. Joshua Primo będzie, co on będzie próbował robić? Czy będzie podawał, czy będzie... Jeremy tutaj przychodzi ze screenem. Joshua jeszcze oddaje. Socha niestety zbiera. Nie zbiera, może łapie po prostu dobrze piłkę. Primo nie trafia. Szansa na kontratak dla nas. Ewentualny. Fast break points może, jednak już nie, teraz. Za późno troszeczkę właśnie zobaczyłem, że mam tutaj dużo wolnego miejsca. Tutaj też w sumie mogłem. To jest trójka. To nie jest niestety trójka, ale jeszcze piłka nasza jest. Trójka teraz. I też nie trafiamy. Aj. Kelly Olynyk. On trafia. Pięknie. Myślałem, że to będzie trójka już. Że to trafimy, ale niestety nie. Jednak właśnie to pokazuje też, że to nie jest proste trafić te 14 trójek. Nawet potrafi się właśnie tak trafiać na początku automatycznie, a niestety nagle właśnie potrafi przyjść taka przerwa, że po prostu nie chce to wpaść jakoś. To jest pół dystansu chyba, ale właśnie mnie to dziwia, przecież takie rzuty, pomimo, że nawet mamy taki dobry mecz, to i tak to są dla mnie niewytłumaczalne rzeczy, na przykład takie rzuty nie potrafią wchodzić, nie wiem naprawdę czemu na przykład, nie wiem czemu takie coś nie wchodzi. I oni teraz nie trafiają. Ben McLemore, ale właśnie nie byłem w dobrym miejscu. Kenrich Williams tutaj. Kelly Olynyk. Znowu oddanie. I to jest trójka, super, udało się. Mam przynajmniej 10 trójek, to też na pewno zawsze fajny wynik. Nawet jeśli nie pobijemy tego rekordu, to przynajmniej mamy 10 trójek. 80-53 na obecną chwilę. Prawdopodobnie też Davisa i LeBrona może nawet nie zobaczymy, bo jest już taki właśnie wynik, że już no, gwiazdy nie powinny grać. My też nie powinniśmy grać, ale my gramy. Nie trafiają. Zbiera Ben McLemore. Dużo miejsca i to musi trójka. I to jest trójka. Numer 11. Nie wiem, czy w karierze... Chyba właśnie 11. Coś mi się wydaje, że 11 numer to jest ten numer, ile najwięcej trafiłem tych trójek w jednym meczu. Ja to wydaje mi się, że każda ta następna trójka to może być nowy rekord osobisty. Aż właśnie, to jest niesamowite, jak oni po prostu mi tym jednym krokiem tak nagle uciekną. Ja nie jestem po prostu najlepszym defensorem, widać niestety. A za to my nadrabiamy w ofensywie. Za późno, Damian Jones jest tutaj, niestety nie zbiera. Rzucają, nie trafiają, Ben McLemore zbiera. Ben McLemore. Samuels, teraz przy piłce, Samuels oddaje do nas. Musimy mieć screena, jeśli chcemy coś spróbować zrobić. Damian Jones. Aj, znowu za słabo niestety. No właśnie najlepiej, jak te rzuty wychodzą naturalnie, no ale jak już zauważyłem, że jesteśmy blisko tego potencjalnego rekordu Klaya, no to jest taka właśnie chęć spróbowania zrobić wszystko, co mogę, żeby na pewno trafić. Żeby spróbować właśnie, bo nie będę miał dużo takich pewnie okazji. Aj, znowu tym razem nie był właśnie to dobry screen, mamy niestety shooting slumpa, więc teraz przydałoby się zdobyć łatwe punkty jakoś z layupu na przykład, bo ciężko będzie trafić z tym shooting slumpem, niestety. No właśnie już nie wygląda to najładniej, tak dawniej, przed chwilą, znaczy jeszcze tak pierwszej połowie to wyglądało fajnie, bo to było naturalne te rzuty, a teraz no niestety, jak widać, nie są też takie naturalne rzuty, bo próbuję w miarę ten rekord pobić właśnie, więc próbuję za dużo może nawet rzucać, ale tak to właśnie tutaj wygląda. Wejście pod kosz i mamy faul. Mamy faul, dwa rzuty wolne. Specjalnie właśnie to zrobiłem, żeby pozbyć się shooting slumpu. I trafiamy. Pięknie, mamy dwa rzuty wolne. Wątpię, ale czy może to jest wina monitoru nowego właśnie, bo każdy monitor ma troszeczkę inne opóźnienie tych rzutów, więc może do tego monitora jest, bo on jest najnowszym z tych wszystkich, które używałem, więc może po prostu do tego jest najlepiej. I dlatego właśnie najlepiej się wyczuwa te rzuty. No nie wiem. Tak tylko może zgaduję właśnie. Branham nie trafia. Mamy team takeover. Dobra. Oddaję do nas teraz. Czy uda się trafić 12 przynajmniej trójkę. Mamy też LeBrona tutaj. Czemu aż właśnie tyle było tutaj różnic? Nie wiem. Mamy LeBrona właśnie, więc troszkę dziwne, że LeBron wchodzi tutaj na ostatnie kilka minut. Chciałem właśnie przynajmniej 12 trafić, bo byłby to nasz osobisty rekord, a fajnie mieć przynajmniej swój osobisty nowy rekord. Gordon Hayward trafia trójkę Hayward. Mam tutaj teraz LeBrona, więc to może być dobry pomysł, żeby właśnie podać do LeBrona. A, nie udało się wymusić tutaj faula. Na to liczyłem, że właśnie wejdziemy i może... Choć nie powinienem nim wymuszać. LeBron powinien bardziej zdobywać punkty bez wymuszenia faulu, bo chciałbym zdobyć asystę właśnie ta... Tutaj tylko 3 asysty mam w tym meczu. Bo po prostu za dużo tych trójek wchodziło. I było za fajnie rzucać, można to powiedzieć, nie skupiałem na asystach. Hayward znowu dużo miejsca na rzut z dystansu. I znowu to wykorzystuje. 61 punkt. Spurs próbują skrócić tą stratę, żeby to była ta naprawdę jak najmniejsza strata. Nie tu. Czemu podałem analog do tyłu, to co ma innego się wydarzy, jak nie podałem do tyłu, ale nie wiem właśnie czemu poszło to naprzód. Kliknąłem dosłownie analog do tyłu. Jest nasza zbiórka ładnie, tylko że właśnie znowu mamy niestety shooting slumpa, więc teraz co nasz gracz robi? Czemu nasz gracz nie próbuje już robić alejupa i wtedy nam przeszukać faulu? 2 minuty do końca, niecałe. Dennis Smith Jr. Offensive 3-second violation, nasza piłka. Dziwne właśnie, że sobie nie odpoczniemy tutaj. Myślałem, że właśnie odpoczniemy na kilka, może już minut, bo teraz właśnie ten rekord już nie jest osiągalny, więc tym bardziej właśnie moglibyśmy sobie odpocząć. Już LeBron wrócił na ławkę, właśnie nie wiem, dziwne było to wejście tam, naprawdę LeBrona. Faul na Perezie tutaj, więc mamy 2 rzuty wolne. I 40 punktów zdobyte, więc mamy w pierwszym meczu 40 punktów. Na pewno dobra rzecz. Dennis Smith tutaj. 9 trójek oni trafili, więc my trafiliśmy sami więcej. Za to teraz Dennisowi oddałem tutaj miejsce, żeby mógł trafić. Jeszcze właśnie jedna przynajmniej próba. Może się uda. Musimy dobrego mieć screen na pewno do tego. A i teraz podwojone krycia niestety zrobili. No już niestety się nauczyli. I ciężko będzie. Podanie do nas, wejście pod kosz. Nasz gracz próbował tak ładnie to wykończyć, a niestety nie udało się. Trafia teraz Dennis Smith trójkę. 66-87, coraz bliżej tego końca już tego meczu. Podanie tutaj do środka i to powinny być łatwe punkty. I to są łatwe punkty. Ten Perez za mną tak wybiegł daleko, że ktoś właśnie... widziałem z daleka, że to był Young, że właśnie on wszedł tutaj do środka i miał dużo miejsca, żeby łatwo sobie zdobyć punkty. - 40 sekund do końca tutaj mamy. Nie będziemy pewnie rzucać z dystansu, bo niestety mam ten shooting slam, więc szansa na to, że trafimy jest mała. Stracimy piłkę też niestety na koniec. Chase down block nie udało się. Tu mogliśmy mieć właśnie jeden przynajmniej chase down block, ale nam się nie udało tutaj. Samuels może mieć piłkę, w sumie czemu nie, i tak nie będziemy teraz... Zresztą w sumie oddamy jeden już ostatni rzut. Young. Podanie jeszcze do McLemora, który odważnie rzuca i niestety nie trafia, albo blisko. I mamy koniec tego meczu. LA Lakers tutaj wygrywają 89-70 w pierwszym meczu tego sezonu. To jest naprawdę udany start tej kampanii, udany start tego sezonu, więc naprawdę bardzo fajnie. Fajnie startujemy, wszystko tutaj wychodziło pięknie, graliśmy najlepiej jak mogliśmy naprawdę, te rzuty z dystansu pięknie wchodziły, wszystko było piękne, ciężko znaleźć jakikolwiek negatyw w tym meczu, może że troszeczkę za mało asyst znalazłem, tylko to bym powiedział w sumie jeśli chodzi o taki negatyw. - 47 punktów dokładnie zdobyliśmy, nie chcę nawet patrzeć, ale zobaczymy w sumie, pewnie rzutów z dystansu, prób mam pewnie ponad 20. A trafiliśmy 11. No tak, mamy na pewno ponad 20. Mamy pewnie 23. 11 trafiliśmy, mamy 48% skuteczności, więc pewnie 23 rzuty z dystansu oddaliśmy, więc strasznie dużo. I teraz tak. Jedną rzecz na pewno, którą właśnie bym zmienił, to to, że... A jednak nie zmienić. Czyżbym o tym zapomniał to zmienić? Właśnie, bo LeBron ma być tutaj. Może zapomniałem to zmienić. Prawdopodobnie tak było. Prawdopodobnie zapomniałem to zmienić. Chciałem troszeczkę właśnie dać LeBronowi Davisowi więcej tych minut, zdecydowanie. Derrick jest super graczem, ale nie możesz tyle, myślę, że minut dostawać nie potrzebuje, a właśnie oni potrzebują na pewno więcej, troszeczkę Kelly Olynyk dla Davisa, LeBrona, dobra, to może być, to tak może być, tak może być, tak jest dobrze. Dobra, więc mamy pierwszy mecz za nami, bardzo udany mecz za nami. Mam tutaj 4500 VCs, więc też widziałem kilka razy komentarze, jak właśnie te VCs zdobywają najlepiej. Powiem tak, i też właśnie widziałem pytanie, czy właśnie tutaj wydaje pieniądze, ale nie wydaje tej pieniędzy, bo no nie wiem, jakoś według mnie nie ma sensu, nie potrzebuję aż tylu VCs, żeby wydawać na to pieniądze. Tyle ile zdobywam jest dla mnie wystarczająco, no a zdobywam głównie grając naprawdę, po prostu grając te mecze zdobywam najwięcej tych VCs, więc taki sposób naprawdę, nie ma tutaj żadnej dużej takiej, można powiedzieć, że filozofii, po prostu zdobywam dużo punktów przez granie tutaj i w taki sposób zdobywam te VCs, oprócz tego tutaj nie robię nic. Mam też kontrakt podpisany z Jordanem, więc co jakiś czas można przychodzić tam i też z Gatorade'em, z tymi firmami, z którymi ma się podpisane, to można co jakiś czas przychodzić, oni tam co jakiś czas nam dają jakąś tam liczbę też VCs. W kolejnym odcinku prawdopodobnie, nie wiem prawdopodobnie, ale na pewno zrobimy sobie tatuaż, bo myślę, że nam wystarczy tyle, ile mamy pieniędzy i też myślałem nad tym, żeby właśnie w następnym sezonie właśnie powiedzieć naszemu zarządowi, że chcemy, aby właśnie tutaj suggest właśnie nie free agent, tylko suggest rate targets, żeby tutaj właśnie wymienić naszego gracza. No i teraz możemy poszukać, patrzmy teraz od początku, kogo bym chciał zdobyć, jakiego shooting guardem potencjalnie chciał zdobyć. No jest Maxi, którego nie będziemy grać, D'Antoni Melton jest solidną opcją, bo na pewno nie możemy kogoś wygórowanego, na kogoś wygórowanego liczyć, tak jest prawda, bo nie zdobędziemy nikogo takiego. Jeśli byśmy chcieli Maxiego, to musieliby oni oddać prawdopodobnie albo LeBrona, albo Davisa w tej wymianie, no taka jest prawda, więc tutaj na przykład Melton byłby spoko opcją, tutaj spoko opcją byłby kto, Pat Connaughton. Nie jest najgorszą opcją, choć wydaje mi się, że jednak na razie D'Antoni Melton mi bardziej do mnie przemawia. Coby White jest na pewno fajną opcją, Coby White jest fajną opcją, dobry też pierwszy mecz za nim. Coby White byłby na pewno fajną opcją, więc Coby na pewno jest super opcją. W Cavaliers Isaac Okoro też kolejna fajna opcja, naprawdę jest wiele opcji, każdy zespół praktycznie ma taką jedną osobę, którą bym bardzo chciał podpisać, więc na pewno sobie wybierzemy, nie będę tak patrzył na całą ligę, ale na pewno sobie kogoś ciekawego wybierzemy, no i myślę, że w tym momencie będziemy mogli kończyć ten pierwszy odcinek nowego sezonu. Dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!